Hej, dziś rozmawiamy z Adamem Daniszem, współredaktorem portalu obiektywizm.pl oraz fanpage'a Jordan Peterson Polska, do których linki można znaleźć w opisie filmu. No i w obu tych projektach skupiacie się w zauważalnym stopniu na promocji indywidualizmu i samodzielnego myślenia w opozycji do podążania za grupą i do kolektywizmu. Dlaczego uważacie, że to jest coś, co warto promować? Może zacznę od tego, dlaczego w ogóle jestem w tym projekcie Jordan Peterson Polska. Otóż moje motywacje są takie, tak jak ostatnio opublikowałem artykuł na obiektywizmie odnośnie tego, jak powstaje system totalitarny. To którego link też będzie prawdopodobnie w opisie? Można powiedzieć, że motywuje mnie strach. Boję się po prostu, że myślenie grupowe, ogólnie mówiąc kolektywizm wśród społeczeństwa, jeśli nie zostanie wyleczony, to doprowadzi do właśnie powstania, powrotu totalitaryzmu, czego byśmy nie chcieli. I ten strach motywuje mnie do tego, żeby wspierać, promować właśnie samodzielne myślenie, wolność jednostki. I dość istotnym elementem tego jest też postrzeganie ludzi jako indywidualne osoby, prawda? A nie jako stereotypowych członków grupy, co jest, mam wrażenie, też nie tylko u nas w Polsce, ale ogólnie ostatnio dość chyba popularnym zjawiskiem, prawda? To prawda. To jest główny przekaz Jordana Petersona, tak? Cały jego konflikt z postmodernistami opiera się na tym, że oni widzą świat czy społeczeństwo jako grupy walczące ze sobą o władzę, ale postrzegają ludzi jako kolektywy, jako grupy ze sobą walczące, czy to kobiety i mężczyźni, czy heteroseksualiści, homoseksualiści, czy to pracownicy, burżuazja i tak dalej. Natomiast główne przesłanie Jordana Petersona, i dlatego uważam, że dlatego promuję go w Polsce i dlatego uważam, że powinno się jego przekaz tutaj promować, opiera się na tym, że nie, że mylicie się, są większe różnice pomiędzy jednostkami w określonych grupach niż pomiędzy grupami, tak? Są większe różnice pomiędzy dwiema kobietami niż pomiędzy kobietami a mężczyznami. Uśredniając, tak. Tak. Ale to jest też popularność tego, chyba się też bierze w dużej mierze z tego, że to jest bardzo łatwe, prawda? W sensie bardzo łatwo jest dzielić ludzi na tego typu grupy i zakładać z automatu, że jeżeli spotkasz taką, że jeżeli wiesz już coś na temat osób z tej grupy, to wszyscy kolejni będą zasadniczo tacy sami. Prawda? Dlatego też mi się wydaje, że to jest jeden z elementów, dla którego to się przyjmuje tak w ludziach, ponieważ jest to właśnie bardzo, bardzo ułatwia to życie. Można łatwo założyć, że wszystkie kobiety takie są, albo wszyscy mężczyźni tacy są, albo wszyscy dowolna inna grupa tacy są. To Dave Rubin, taki dziennikarz, załóżmy, liberalny po prawej stronie, właśnie powiedział, że jego zdaniem to lenistwo intelektualne jest główną motywacją do myślenia grupowego. Ja mam trochę inną opinię na ten temat. Myślę, że to jest bardziej wpływ kulturowy oraz akurat osobiście najbardziej skupiałbym się na szkolnictwie, na edukacji, ponieważ tak jak mózg zostanie, czy umysł człowieka zostanie zaprogramowany do któregoś tam roku życia, tak po prostu mu to zostanie później, taki będzie jego system operacyjny. I szkolnictwo, które opiera się na dostosowywaniu jednostki do grupy, później sprawia, że te jednostki, które mamy w społeczeństwie, są właśnie, mają to kolektywne myślenie o dostosowaniu jednostki do grupy. Ale tutaj pojawia się taki jeszcze jeden element, mianowicie, pomimo iż tak jak mówiliśmy, najlepiej jest traktować wszystkie osoby jak indywidualne osoby i tak dalej i skupiać się na indywidualnej tożsamości, ale jednocześnie nie da się pozbyć całkowicie tożsamości grupowej, prawda? W sensie wszyscy, nie wiem, jesteśmy Polakami, jesteśmy w branży jakiejś, jesteśmy... Każdy z nas należy do jakiejś grupy i nie da się przecież, i chyba nawet nie powinno, całkowicie rezygnować z tej grupowej tożsamości, prawda? Ponieważ są też sytuacje, w których jest ona w jakiś sposób, da się jej użyć.
prawda? To prawda. Natomiast Carl Jung twierdził, że rozwój psychiki człowieka właśnie opiera się na budowie jego indywidualnej tożsamości, która powinna stać ponad wszelkie tożsamości grupowe, które są tylko dodatkami, nakładkami do tej suwerennej tożsamości indywidualnej będącej na szczycie. I to jest chyba właśnie bardzo. Proszę. I to jest według niego zdrowy psychicznie człowiek, tak? No, to był Tak, i to psychologiem jest. klinicznym, więc. I to jest chyba właśnie bardzo istotny element tego, że to nie chodzi o to, żeby usuwać tożsamości grupowe, bo tak jak mówiłem, nie ma sensu tego robić, ale żeby pamiętać, że tożsamość indywidualna, to kim jesteś jako osoba, jako dany ty, jest ważniejsze niż to, kim jesteś jako mężczyzna, jako student, jako pracownik, jako ktokolwiek inny. Bez zaakceptowania nadrzędności tożsamości indywidualnej, na przykład nie może istnieć zmiana tożsamości, tak? Tak. Zmiana grupy, do której się przynależy. A dobrze wiemy, że jest to możliwe, czy zmiana wyznania, czy nawet narodowości. No właśnie, ponieważ tak jak wspominałeś, to jest jeden z centralnych przekazów Jordana Petersona i myślisz, że to odpowiada w pewnym stopniu, a może w dużym stopniu, za jego popularność, że traktuje ludzi i że wzywa do traktowania siebie i innych jako indywidualne jednostki, że to jest element, który przyciąga do niego ludzi. Sprawa jego popularności jest bardzo skomplikowana i nakłada się na nią wiele czynników. Część to po prostu sytuacja polityczno-społeczna, kryzys cywilizacyjny, tak możemy to nazwać, w jakim się obecnie znalazł. Inne sprawy to są jego cechy indywidualne, jego osobista charyzma, oczytanie, elokwencja. Ale myślę, że i on sam to potwierdził w wywiadzie i zgadzam się z tym, że siłą jego przekazu jest to, że on w jego słowach stoi po stronie tych ludzi, którzy go słuchają, nie jest przeciwko nim. Nie traktuje ich jak osoby, z którymi musi rywalizować. Zachowuje się jak typowy psycholog kliniczny, który widzi świat jako swoich pacjentów i próbuje naprawić ich indywidualne życie. Nawet nie próbuje ich za bardzo przekonywać do jakichś stanowisk. Po prostu on bardziej działa w ten sposób, że wierzy, że naprawianie indywidualnych żyć tych ludzi, to sprzątanie pokoju, doprowadzi do tego, że sami staną się indywidualistami. Bo ostatnio wrzucaliśmy na fanpage cytat z Carla Junga, że jeśli człowiek popada w nihilizm, nie widzi celu, sensu swojego życia, jest słabą jednostką, to wtedy jest na prostej drodze do zostania niewolnikiem państwa. I Co widzieliśmy przecież wielokrotnie, no, w XX wieku, to był motyw przewodni, można chyba tak powiedzieć, prawda? W Europie zwłaszcza. Dokładnie, więc jeszcze nawiązując do moich motywacji i do tego totalitaryzmu, myślę, że to jest lekarstwo na obronę przed każdą tyranią, przed każdym uciskiem. Promowanie silnych, zdrowych psychicznie jednostek z posprzątanymi pokojami, z ogarniętym życiem. A to jest praca dla psychologa właśnie, szczególnie dla psychologa, który jest tak dobrze rozeznany we świecie idei, tak? Bo jego Jordan Peterson napisał na przykład Maps of Meaning, które opracowuje te wszystkie mity, czy to religijne, czy inne jakieś ze starożytnych cywilizacji. I on może wykorzystywać jeszcze je do swojej pracy psychologicznej i pokazywać ludziom, że patrzcie, to mądrości, które nasza cywilizacja wytworzyła, powiedzmy, oddolnie, naturalnie, i one mogą wam pomóc zorientować się w swoim życiu. Więc to nie jest zwykły coaching, bo zwykły coaching to by nie odbił się takim echem i nie miałby tak pozytywnego wpływu.
bo dziesiątki, setki tysięcy ludzi pisze do Jordana Petersona, czy mówi mu to, jak spotyka się z nim na różnych jego spotkaniach, jak teraz ma tournée po Ameryce i Europie, że wyciągnął ich z dołka jakiegoś życiowego albo pomógł im coś w życiu poprawić. I sam coaching to za mało. Myślę, że magią Petersona jeszcze powodem jego popularności jest to, że on ma te ramy mitologii, historii, opowieści, czyli. Czyli, że element dodatkowy poza samą psychologią jest po prostu. Każdy znajdzie coś dla siebie, może tak, w jego wykładach. Coś można tak powiedzieć? Też, ale bardziej chodzi o to, że jego przekaz o byciu bohaterem i walczeniu ze smokami jest głębszy, bo opiera się jeszcze na wiedzy, którą ludzkość budowała, odkrywała przez tysiące lat. Przez tysiąclecia po prostu. Tak. Zgadza się. Ale w nawiązaniu też do tego, do indywidualizmu i do tego, że właśnie teraz tak słodzimy Petersonowi, to nie da się nie zauważyć, że tak jak przy poprzedniej rozmowie z Krzysztofem o tym mówiliśmy, że wokół niego tworzy się też taki kult celebryty, który naturalnie się wytwarza wokół takich osób niesamowicie popularnych, prawda? Ale przy tym też mi się wydaje, że ponownie w dość naturalny sposób się tworzy grupka ludzi, którzy łykają każde słowo, które wypowiada i patrzą na to bezkrytycznie, a to jest właśnie antyteza tego indywidualizmu, prawda? Jeżeli się znajduje kogoś, na kogo się patrzy bezkrytycznie, to jest to dokładne przeciwieństwo tego, o czym mówiliśmy na samym początku, prawda? Tak, ale jeśli ci ludzie zastosowaliby rady Petersona, a pewnie to robią, biorąc pod uwagę, że go słuchają bezkrytycznie, no to w końcu wyjdą z takiego ślepego mentorstwa i zbudują swoją osobowość, tak? Bo Peterson, nawet jeśli jest jakimś takim osobą kultu, celebrytą, to nie dlatego, że on sam chce, tylko dlatego, że ludzie po prostu kogoś takiego potrzebują. Natomiast kiedy idą do niego, to on im mówi: dorośnij, usamodzielnij się, myśl samodzielnie. Wiem. I to działa po prostu. No właśnie, i tutaj pojawia. No i to jest też kolejna rzecz, która mi się osobiście podoba, jak czasem czytam waszą grupę dyskusyjną, prawda? Że pomimo, iż to jest grupa dyskusyjna fanów Jordana Petersona, to na bieżąco zdarzają się, podrzucają tam ludzi krytyki Jordana Petersona, najróżniejszego rodzaju, dyskutują o nich i się zastanawiają, co gdzie poszło nie tak i tak dalej. Także wydaje mi się, że w tym aspekcie też to jest rzeczywiście zdrowszy przekaz. I pojawia się tu jeszcze pytanie, czy ten właśnie przekaz o indywidualizmie w przeciwieństwie do myślenia grupowego. Czy myślisz, że jest potrzebny u nas w Polsce? Ponieważ ewidentnie, chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że u nas to się przyjmuje znacznie mniej niż na Zachodzie, prawda, niż w krajach anglosaskich i tak dalej, więc jak patrzysz na potrzebę takiego przekazu u nas, na naszym własnym podwórku? Czy on jest słabszy niż w krajach zachodnich, to bym nie Tak mi się powiedział. wydaje. Tak mi się, znaczy to jest opinia, no może mi się tylko tak wydaje, ale no najpopularniejszy film z Petersonem po polsku, no tam ma 70 tysięcy wyświetleń, to nie jest jakoś tak strasznie dużo. To znaczy. Ja wiem, że dużo ludzi ogląda go po angielsku, ale mimo wszystko wydaje mi się, że przyjmuje się mniej niż chociażby w Wielkiej Brytanii, czy Stanach, czy Kanadzie. Zauważ, że w Polsce jest najsilniejszy ruch wolnościowy w całej Europie, tak? Tak silny, Tak? tak silne, tak wysokie wyniki partii wolnościowych, jakichś stowarzyszeń wolnościowych, jakichś instytutów wolnorynkowych, czy chociażby, jak mówiliśmy o obiektywizmie randystów, liczne, to znaczy liczniejsze są tylko w Stanach Zjednoczonych. Polska czy często jest druga tutaj, albo najsilniejsza w Europie. Pozwolę, że zapytam, a na jakiej podstawie, tak w sensie uważamy, w sensie są jakieś dobre statystyki na ten temat, bo szczerze mówiąc nie odnoszę takiego wrażenia. Jeśli chodzi o statystyki, to możesz zobaczyć wyniki wyborów, partie wolnościowe. Które to są partie wolnościowe u nas, że tak zapytam? Partia Wolność teraz, a wcześniej Korwin.
ile dostają procent w wyborach, czy to sejmowych, czy eurowyborach tutaj w Ale to Polsce, nadal ile na jest w Zachodzie. okolicach 5%, prawda? Tak, prawda, ale na Zachodzie to jest jeden albo mniej. Ha, no, no okej, okay, no możliwe, może, że rzeczywiście na tej zasadzie to jest więcej niż tam, bo tam jest jeszcze gorzej na tej zasadzie. Okej, okay, no to może rzeczywiście. Czyli mówisz, że, no właśnie, ale skoro jest to te 5 czy 4%, to czy myślisz, że ktoś spoza, że tak powiem, ludzi, którzy się utożsamiają aktywnie z takim światopoglądem, też będzie chętny na ten przekaz? I czy też go potrzebuje, może tak? Gdyby ludzie w Polsce go nie potrzebowali, to nie byłoby rosnącego zainteresowania Jordana Petersona w Polsce. Trzeba też wziąć pod uwagę, że jego wybuch popularności był pierwszy na Zachodzie, a do nas dopiero to przez osmozę przenika, bo przelewa się. Tak, bo jest bariera językowa, prawda? Ale widać, że jego popularność u nas ma tendencję wzrostową i że No to na ludzie pewno. korzystają z tego przekazu. Więc, bo ja widzę komentarze ludzi, którzy komentują nasze treści, czy je udostępniają dalej, więc wiem, że jak najbardziej pozytywnie są nastawieni. Wiem też, że jest duży popyt na jego książkę 12 zasad na życie. Masz na myśli o jakiejś przedsprzedaży czy czymś takim, no bo ona wyjdzie dopiero w wakacje prawdopodobnie, zgadza się? Tak, tak. Mam na myśli wstępne oszacowania Aha. po subskrypcjach i... I wstępnych zapisach. Czyli zakładamy, że w Polsce jednak też jest... No bo może nie, bo to już ustaliliśmy, że zainteresowanie rośnie, a czy jest potrzebne? Czy taka przekaz o... Czy przekaz o... patrzeniu na życie i na ludzi i na siebie samego bardziej jako na jednostkę niż na jako element, niż element kolektywu. Czy jest w Polsce potrzeby? Czy uważasz, że jest z tym problem jakiś? Nasz miłościwie panujący dyktator Jarosław Kaczyński powiedział na jednym ze swoich wystąpień. Może nie dyktator, no bądźmy no, naczelnik państwa. O, tak, dobrze, tak. Naczelnik państwa. Powiedział na jednym ze swoich wystąpień, że w Polsce jest obrzydliwy indywidualizm, a my musimy być bardziej kolektywni, bardziej narodowi. A jak wiemy, to tego indywidualizmu jakoś nie widać również po wynikach wyborów. No, jeśli PiS ma większość na przykład w Sejmie i wszystkie następne reformy w państwie dążą do coraz większej centralizacji. To jest to antyteza indywidualizmu, prawda? Tak, tak. Nie widzę jakoś na przykład, żeby ludzie masowo homeschoolingowali swoje dzieci. Nie bardzo. No właśnie, ale myślisz, że ten typ myślenia, który też mi się wydaje, że jest w Polsce niesamowicie powszechny i domyślny, myślę, że to jest właściwe określenie, że tego typu patrzenie na społeczeństwo jest domyślne. Czy myślisz, że to jest spuścizna w jakiś sposób po PRL-u, po komunie? No, oczywiście, że tak. Czy jeszcze głębiej zakorzenione jest to może? Możliwe, że jeszcze głębiej, bo przez to, że Polska była pod zaborami, to nacjonalizm, który jest również kolektywizmem, bardzo mocno się tutaj rozwijał. Natomiast później sanacja, to Piłsudczyzna, no to również był oczywiście socjalizm. Natomiast największa to jest spuścizna po PRL-u, no bo proszę zauważyć, że to właśnie ludzie wychowani w PRL-u pracują zwykle na umowach o pracę, mimo że są wierzą, że dostaną emerytury z ZUS-u na przykład, tak? Tak, tak. To jeszcze wierzą, tak. Jeszcze się w to wierzy podobno. No to się zgadza, ponieważ tak jak mówiłeś, wszelkie tego typu kolektywizmy, zwłaszcza również narodowe, prawda, są, tak jak mówiłem, domyślnym ustawieniem w Polsce, a zapomina się o tym, mam wrażenie, że tak jak wspominaliśmy, tożsamość narodowa jest oczywiście ważna i potrzebna i w wielu sytuacjach po prostu się przydaje, bez niej byśmy nie przetrwali, ale ważnym jest, żeby pamiętać, że tożsamość jednostki jest ponad nią, jest nadrzędna, że przede wszystkim jest
I to jest, wydaje mi się, też przesłanie, które głównie warto przekazywać ludziom, którzy właśnie są, mam wrażenie, podatni również na te kolektywizmy obecnie, że przede wszystkim jesteś tobą. Przede wszystkim jesteś tobą, jesteś indywidualnym ty, a potem jesteś Polakiem i wszystkie inne rzeczy, które też są ważne, ale nie są najważniejsze. To, o czym mówisz, jest głównym przekazem cywilizacji zachodniej, bo tym jest symbol Jezusa. To jest przekaz właśnie chrześcijaństwa, który Peterson próbuje tutaj odkrywać na nowo, odkopywać i pokazywać, jaki naprawdę był ten przekaz chrześcijaństwa. Warto zaznaczyć, że mówimy to teraz na płaszczyźnie takiej zupełnie społecznej, niekoniecznie religijnej w tym momencie. Mhm. Bardziej chodzi o symbolikę i o metafory. Stawianie pewnych wzorców w centrum. Pewnych wzorców zachowawczych w centrum społeczeństwa i kultury, można powiedzieć, prawda? Tak, tak. A niekoniecznie chodzi o kwestie czysto religijne i metafizyczne. Na Zachodzie również bawiliśmy się w tożsamość grupową, ale wraz z rozwojem cywilizacji, mając ten kanon chrześcijański i tą świętą jednostkę, czyli Jezusa w centrum, udało się wypracować, dzieląc te grupy na coraz mniejsze i mniejsze, aż w końcu dochodząc do jednostki, udało się opracować znaczenie właśnie suwerenności jednostki, praw jednostkowych, i dlatego to na Zachodzie pojawiało się wolność, kapitalizm. To jest coś, z czego ludzie nie zdają sobie sprawy, mam wrażenie, że coś takiego jak suwerenność jednostki, każdej jednostki, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy jaki masz kolor skóry, w co wierzysz i tak dalej, to jest w pewien sposób, to się narodziło w naszej cywilizacji i to absolutnie nie jest oczywiste. To nie jest absolutnie oczywiste i w wielu innych miejscach na świecie, również do dzisiaj w niektórych, jest to zupełnie herezja przecież, prawda? Twierdzenie, że wszyscy są suwerenni tak samo, że nieważne z jakiego jesteś plemienia, czy jesteś królem, czy jesteś chłopem, prawda? Że jesteś tak samo, że też jesteś ważny. To jest też coś, co u nas jest takie charakterystyczne, co nie jest absolutnie naturalne, niekoniecznie jest naturalne dla innych kultur, że nawet jeżeli jesteś mordercą, prawda? Nawet jeżeli jesteś mordercą, gwałcicielem, nieważne kim, to i tak masz pewne prawa. Nie możemy cię zaciukać na miejscu, gdzie się znaleźliśmy, tylko masz pewne prawa, choćbyś nie wiadomo kim był. Mhm. Również kobiety i niewolnicy, bo to taki był pierwszy rewolucyjny przekaz chrześcijaństwa, że nawet kobiety i niewolnicy mają duszę. Tak. Co było przecież, co wcale nie jest oczywiste. Co nie było oczywiste. Tak, co nie było, to tak. Co dla tamtych ludzi i dla, tak jak mówię, niektórych ludzi również dzisiaj nie było absolutnie oczywiste. Zgadza się. I co jeszcze możemy na koniec powiedzieć na temat sytuacji? Bo tak jak mówiłeś, to jest główne przesłanie Zachodu, do którego historycznie należymy, ale jesteśmy jednocześnie ostatnim krajem zachodnim, prawda? W sensie na wschód od nas już się kończy cywilizacja łacińska. Ale też przez to mam wrażenie, że to przesłanie i te motywy są u nas odrobinę słabsze. Przez to, że byliśmy historycznie też cały czas. I nie mówię, że to jest jednoznacznie złe czy coś takiego, ale przez fakt bycia na granicy tej cywilizacji byliśmy też wystawieni na wszelkie inne wpływy. Jesteśmy swego rodzaju mieszanką, chociaż tak jak mówiłem, jesteśmy formalnie historycznie krajem zachodnim, prawda? Z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony, i to wszyscy mówią, bo to widać na gołe oczy, że w Polsce to zepsucie postmodernistyczne, co jest nazywane wpływem ośrodków lewackich, LGBT i tak dalej, ten postmodernizm w Polsce nie poszerzył się tak jak na Zachodzie, właśnie ze względu na to, jak to społeczeństwo jest mocno konserwatywne, i to stanowiło taką naturalną barierę przeciwko temu.
Ale to też wynika. I dzięki temu nie, ta polityka tożsamości, która tak bardzo uderza na Zachodzie, aż tak, że przecież tam studenci protestują, tak, przed wykładami Jordana Petersona, czy przychodzą z garotą, żeby go zamordować. Potencjalnie. To my tego w Polsce nie doświadczamy jednak. Z jednej strony tak, z jednej strony nie ma takiej tradycji, może, no nie, tradycja to nie jest odpowiednie słowo, ale masz rację, nie ma takiego, nie ma, mam wrażenie, że aż takiego kultu bycia uciśnioną mniejszością w Polsce, prawda? Natomiast mimo to polaryzacja w społeczeństwie i taka wtórna plemienność wydaje mi się, że jak najbardziej postępuje, zwłaszcza w ostatnich latach. I dlatego musimy się temu przeciwstawić, jeśli nie chcemy powtórzyć scenariusza z XX wieku. Tak, i to jest istotny przekaz i też zachęcam do przeczytania tego artykułu twojego, który będzie w opisie o drodze do totalitaryzmu, że stawianie tożsamości grupowej na pierwszym miejscu to jest sprawdzony eksperyment, robiono to wielokrotnie i kończy się zawsze tak samo, czyli albo w Auschwitz, albo w gułagach. Dokładnie. I to jest chyba dobry moment na zakończenie. Polecam śledzić projekt Jordan Peterson Polska oraz wyczekiwać sprzedaży, czy może przedsprzedaży, książki 12 zasad na życie. W najbliższych miesiącach, tygodniach. Dobra. To dzięki w takim razie raz jeszcze. Dzięki. Do zobaczenia. Hej. Cześć. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, to zobaczcie również inne nasze filmy. Zachęcam też do odwiedzenia naszego Facebooka, a jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.